Krzysiek, no pierwsze moje pytanie do ciebie, może takiego doświadczonego zawodnika jak ty się o to nie pyta, ale jak tutaj aklimatyzacja w Bielsku, bo już jesteś tutaj 2-3 tygodnie, jak to przebiegło? No fajnie, chłopaki fajnie mnie przyjęli w szatni, czuję się dobrze. Bielsko już tam gdzieś powoli się oswajam z miastem, jest same pozytywne uczucia na razie. Drugi tydzień przygotowań, dwa treningi dziennie, takie mini zgrupowanie w Bielsku. Jak nogi, jak wy się w ogóle czujecie po tych dwóch tygodniach? No tak jak w takim okresie, no to się gdzieś tam zmęczenie się nakłada, te trenowanie dwa razy dziennie, no ale to jest taki okres, jest ciężko. Treningi są ciężkie, ale też fajne, więc gdzieś tam większość ćwiczeń jest z piłką. Do tego dochodzi siłownia. No mówię, no jesteśmy zmęczeni, ale to jest normalne. Nogi sobie dojdą pewnie na tam za 2-3 tygodnie i będzie okej. Jeżeli chodzi, może kibicom przybliżyć troszkę twoją pozycję na boisku, bo też są rozmowy wśród nich, gdzie ty się na boisku najlepiej czujesz. Czy jednak na tej dziewiątce, czy może gdzieś z boku, czy gdzieś niżej. Jak to z twojej perspektywy tutaj w Bielsku, powiedzmy, przy naszym systemie będzie wyglądało? No ja na pewno najlepiej się czuję na takiej powiedzmy dziesiątce, gdzieś tam więcej z piłką, takie bardziej fałszywe 9. Samemu na dziewiątce no nie czuję się za dobrze, bo gdzieś tam też moje gabaryty jakby na pierwszą ligę nie są wystarczające na tą pozycję według mnie. No ale to zawsze zależy od sztabu, od trenera, jak oni to widzą i tam gdzie widzą zawodnika, tam trzeba po prostu dać siebie 100%. Super. I jeszcze ostatnie takie pytanie, troszkę może bardziej humorystyczne. Jeśli przykro, że z Wisłą dopiero gramy w październiku na Raymonta, czy nie? No tak, no pierwsze co to patrzyłem na terminarz i szukałem tego meczu. Tak pół żartem serio, a tak całkiem normalnie, no to wiadomo, że będzie gdzieś tam to fajny mecz dla mnie, ale też nie będzie to mecz za więcej punktów niż normalny, więc to będzie fajne odczucie takie wewnętrzne, ale też za niego będą 3 punkty po prostu do zgarnięcia i trzeba będzie to zrobić. Super, dzięki.